Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku opowiemy trochę na temat, który często dosyć mnie pytacie, mianowicie zmiana jednostki wiodącej, czyli zmiana tej ulubionej naszej jednostki, na którą będziemy najwięcej inwestować w grze. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat The Rise of Kingdoms. Także, jeśli taki materiał wam się podoba, to zachęcam do subskrybowania kanału, a także do wbijania lajków itd. Tak, żeby ta nasza społeczność była coraz większa. Przejdźmy w takim razie do odcinka i podzielimy sobie go na takie części. Ponieważ moim zdaniem, jeżeli chcemy zmienić tą naszą ulubioną jednostkę, to tak naprawdę będzie to związane z trzema etapami. Pierwszy etap to będzie cywilizacja i jednostki, tak jakby sobie to połączymy. Drugi etap to będą dowódcy, i trzeci etap to będą ekwipunek. No i tam do ekwipunku możemy też dodać uzbrojenia. Także. Powiemy sobie o każdym z tych typów, no i pewnie gdzieś tam po drodze będzie też mniej więcej podsumowanie. Na początek radziłbym się naprawdę bardzo dobrze zastanowić, czy na pewno chcemy zmienić tą jednostkę. Ja oczywiście to rozumiem, tak, bo sam tą swoją ulubioną jednostkę w pewnym momencie zmieniłem. Na początku nie wiem, czy wiecie, czy oglądaliście historię pewnego gracza, ale na początku grałem kawalerią i później dopiero w okolicach KWK2 zmieniłem swoje, że tak powiem, swoje podejście na łuczników, bo wtedy zobaczyłem w nich naprawdę duży potencjał, ale o swoich powodach nie będę już za dużo Opowiadał, polecam e, historię pewnego gracza, tam można się o tym więcej dowiedzieć. W każdym razie wiem o co chodzi, bo sam e, taką zmianę przeprowadziłem. E, powody mogą być bardzo różne, tak? Na przykład gdzieś tam słyszymy na początku gry, że ktoś mówi, A piechota jest najlepsza, najsilniejsza. A później, jak gramy, to na przykład przeszkadza nam to, że piechota jest, nie wiem, taka wolna. Albo bardziej nam się podobają inne typy jednostek, tak choćby, wiecie, z samego względu, jak, jak wyglądają, jakie. Je... Mają umiejętności dowódcy, naprawdę takie rzeczy są ważne. No bo e, gdzieś, jakby to nie było, lepiej nam się gra wtedy, jeżeli e, po prostu lubimy tych dowódców, którzy, których używamy, te jednostki i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli żałujemy, to ja to, e, ja to rozumiem. Natomiast nie kierujcie się na pewno takimi tekstami, że ktoś wam powie: A ta jednostka jest lepsza, a tamta jest gorsza, bo uważam, że naprawdę na ten moment w Rise of Kingdoms. Między tymi trzema głównymi jednostkami, czyli chodzi mi tutaj oczywiście o piechotę, kawalerię i łuczników nie ma aż takiego, takiej dużej różnicy. Wiadomo, że czasem wychodzą nowi dowódcy łuczników, to wtedy łucznicy trochę są powiedzmy lepsi, później kawaleria i znowu jest zmiana mety, więc pod tym względem na pewno nie patrzcie, bo e, ci dowódcy zmieniają się cały czas i nadal będą się zmieniać, tak i e, był taki okres, e, gdzie powiedzmy nie wiem, kawaleria wiodła prym, był taki Okres, gdzie to byli łucznicy. Teraz wydaje mi się, że nawet ciężko byłoby powiedzieć, kto znowu. No, może dlatego, że wyszła ta Dido i Zygę, teraz to znowu jakiś będzie taki mały powrót łuczników, chociaż z łucznikami różnie to zwykle bywa. Także naprawdę warto się zastanowić, bo jeżeli patrzycie na tak w tę stronę, że jakby jakaś jednostka będzie lepsza, to moim zdaniem nie jest to prawda. Ja się nie zgadzam, ale jest prawdą na pewno to, że niekiedy jakaś jednostka bardziej pasuje do waszego stylu gry. Więc jeżeli lubicie aktywnie grać, przesuwać swoje jednostki, to kawaleria naprawdę jest pod tym względem super. Jeżeli z kolei tego nie lubicie, to dużo lepsza będzie piechota, tak? A jeżeli tak powiedzmy pół na pół, to można też znaleźć zalety łuczników, tak? Także naprawdę każda jednostka ma swoje plusy i warto Podbierać tą jednostkę swoją ulubioną pod swoje preferencje, przepraszam, i jeżeli czujemy, to jeszcze jak najbardziej można zmienić. Powiemy sobie też o tych etapach i kiedy to będzie nas bolało więcej, a kiedy będzie to nas bolało mniej. Ok, zacznijmy w takim razie od pierwszego etapu, o którym mówiłem. Pierwszym etapem będzie cywilizacja. Cywilizacja będzie miała duży wzgląd, bo dzięki temu, że mamy cywilizację, będziemy mieli te specjalne jednostki. Więc jeżeli na przykład ja jestem teraz łucznikiem i chcę zmienić, nie wiem, na kawalerię, no to nie będę zmieniał na jednostki, która będzie mi dawała znowu specjalnych łuczników, tylko będę patrzył tam, gdzie są. Kawalerzyści, tak? czyli na przykład tutaj są krzyżacy, jest to ważne, ponieważ te specjalne jednostki mają po prostu lepsze umiejętności. Więc wszystkie moje jednostki łuczników będą lepsze od pozostałych jednostek, bo są to jednostki specjalne i po prostu mają lepsze statystyki. Tak? Czyli na moim koncie kawaleria i piechota zawsze jest słabsza. Oprócz tego będę dostawał różne premie do tych moich jednostek. Tak jak tutaj widzicie, dostaję prędkość punktów życia, szybkość marszu. To akurat jest z wszystkich oddziałów, ale punkty życia tylko łuczników, tak? Więc często te cywilizacje dają nam statystyki. Tutaj też na przykład atak kawalerii tylko, tak? Także jest to ważne, bo będziemy dostawać jakąś tam statystykę tylko na jeden oddział. Co prawda, nie jest to może jakoś super dużo, ale zawsze coś. Także to jest jedna sprawa. Te jednostki tutaj też są ważne. No właśnie, jak już przejdziemy do jednostek. Aha, może jeszcze tylko powiem, jak zdobyć tą zmianę cywilizacji. Można ją kupić w sklepie sojuszu, chociaż tutaj widzicie, u nas nie ma. Ona jest w ogóle dosyć droga, jeśli chcielibyśmy ją wyciągnąć. Kosztuje, wydaje mi się, 2 miliony tych srebrnych monet, także dosyć dużo, ale nie martwcie się, bo ona dosyć często jest wrzucana, szczególnie jeśli wychodzi nowa cywilizacja, to można ją nawet za darmo i na wczesnym etapie gry też. Zmianę cywilizacji dostajemy, także tutaj, akurat z tym powiedziałbym, nie jest to aż tak duży problem. Jeśli chcemy to dostać, nawet jeśli kupimy za te srebrne monety, to jest ok. Wydaje mi się, że jest też opcja kupienia tego w sklepie. Natomiast w sklepie absolutnie nie polecam, bo to nie będzie w sklepie VIP, tylko o. Tutaj zobaczcie, za 10 tysięcy klejnotów to absolutnie tego nie polecam e, robić. Także tutaj na pewno tej zmiany cywilizacji nie lubcie. Jak już sobie zmienimy tą cywilizację, to możemy mieć też trochę na początku problem z oddziałami. W sensie zobaczcie, ja na przykład jestem na łucznikach teraz i mam 2 miliony łuczników w porównaniu do tam 700 tysięcy, około powiedzmy. Piechoty i kawalerii, więc mam tych łuczników o wiele, wiele więcej. Więc jeżeli chcemy się zmienić, to będzie tutaj powolny proces, no bo będziemy musieli trenować więcej tych jednostek innych, ale to wydaje mi się, że też w miarę szybkim czasie, to znaczy, wiecie, to nie jest kwestia tygodni, a bardziej miesięcy, ale w porównaniu do innych rzeczy, które będziemy musieli zrobić, to możemy powiedzieć, że te zmiany jednostek i trenowanie oddziałów pójdzie nam jeszcze w miarę szybko. Także później, jeżeli zmieniamy, no to po prostu oczywista w miarę sprawa, że będziemy trenować bardziej inne jednostki. Podobnie ma się rzecz, jeśli chodzi o technologię. Oczywiście technologię tutaj w akademii, jeżeli nie mamy jej całkowicie wymaksowanej, tak? Więc jeżeli byliśmy skupieni gdzieś tam na nie wiem, na piechocie, tak? I tutaj inwestowaliśmy właśnie w te technologie, no to zmieniając, będziemy musieli Przenieść się też na inne, no i wiadomo też, odblokowywać najpierw tą naszą ulubioną jednostkę, a później inne. Także tutaj nam się też za bardzo nic nie zmienia. Ok, przejdźmy w takim razie do drugiej części, która już będzie dłuższa i trochę będzie nas bardziej bolała, czyli dowódcy, tak? Dowódcy też są podzieleni na różne, że tak powiem, opcje. No i mamy właśnie. Dowódców, na przykład łuczników, jeżeli mamy w nich zainwestowane, tutaj właśnie będzie już ważne, na jakim jesteśmy etapie gry. Bo jeżeli jesteśmy na przykład na KVK-1 i inwestowaliśmy tylko w epickich dowódców, to tak naprawdę, jeśli chodzi o dowódców, moim zdaniem, jest to żaden problem. Wystarczy sobie na przykład, jeżeli żeśmy grali, nie wiem, KuzuNokim i Keilom, albo KuzuNokim Hermanem, Kuz czy. Jakąkolwiek parą, czy tam z Totmesem, tyle ile wypadło z gospody, to nie ma problemu. Po prostu wybieramy sobie innych dowódców, na przykład tam, nie wiem, z piechoty. Czy zmieniamy z piechoty na walerię, to będzie dokładnie ta sama historia. Czy na przykład jak mieliśmy Bierna Insyncu w okolicach KvK-1, to możemy po prostu sobie zmienić i wybierać powoli tych dowódców. Kawalerii. Czy to na przykład będzie Bybars i Belisarius, czy jakieś inne połączenie, o połączeniach teraz może nie będę mówił. Natomiast, im dalej w las, tym oczywiście będzie nam ciężej, tak? No bo w momencie, kiedy będziemy mieli na przykład już jedną parę legendarnych dowódców, to wiadomo, że jeżeli będziemy chcieli zmienić swoje nastawienie, no to będziemy musieli, wiecie, wymaksować dwóch dowódców. To jest. E, Niemal że 1400 złotych rzeźb, czy tam w ogóle rzeźb, jak będziemy je zdobywać, to już jest nasza sprawa. Nie jest to takie proste. Natomiast ja bym powiedział, że jeżeli macie tylko jednego dowódcę legendarnego, wymaksowanego, albo nawet dwóch, to jeszcze nie jest tak najgorzej, bo zawsze przecież tego marszu możecie używać. tak? Bardzo niewiele jest takich graczy, którzy grają na przykład tylko kawalerią albo tylko łucznikami. Więc spokojnie ten jeden marsz możecie sobie zostawić i dalej nim. Go używać, tak? Ja też tak robiłem, kiedy zmieniałem swoje marsze. Pamiętam, że wtedy walczyłem z Saladynem i chyba e, Ryszardem na kawalerii. E, taki, miałem, taki miałem układ, i tym Saladynem cały czas walczyłem obok moich marszów e, łuczników, które się, że tak powiem, dopiero e, tworzyły. Także spokojnie jest to szansa. Natomiast w momencie, kiedy na przykład jesteście w takim etapie gry, jak ja jestem teraz to wiadomo, że będzie to już o wiele, wiele, wiele trudniejsze, ponieważ ja tych dowódców, uczników, jak tutaj zobaczycie, ile mam ich już na ekspertyzie, no to mam ich naprawdę bardzo dużo i ciężko by było w jakiejkolwiek w jakikolwiek innej jednostce, żeby miał tych dowódców, tak? Więc gdybym ja chciał teraz zmieniać, no to nie miałbym nikogo pod garnizon, nikogo pod rali, Nawet w walce w polu miałbym problem, musiałbym używać jakichś takich starszych dowódców. Może z kawalerii i z piechoty by się, nie wiem, uzbierało jakichś trzech, czterech dowódców, których mógłbym użyć, tak? Więc tutaj mam Sipio, Guana, mam Alexa i Karola Młota, no ale to już jest koniec, nie? I to nie jest jakieś takie, to nie są metamarsze, marsze. Więc tutaj bym miał problem, natomiast z kawalerii chyba nawet gorzej, tak? Bo tutaj mam co prawda Williama, Inewskiego, no i co zostaje mi Saladin i kto? Double C, Minamoto nawet nie wymaksowany. Musiałbym tutaj, zobaczcie, takich powiedzmy dowódców, których mógłbym używać, mam trzech. I to też nie jest żadna jakaś super meta, jeśli chodzi o tych dowódców. Także im dłużej gramy, im więcej tych dowódców mamy, tym po prostu jest trudniej. Ale na samym początku uważam, że naprawdę nie jest to żaden problem, bo możemy spokojnie się zmienić. Jeśli tylko w dobrych dowódców inwestowaliśmy, to nie jest to problem. Ok, no i teraz przechodzimy do trzeciej rzeczy, która moim zdaniem jest najbardziej uciążliwa. I zasada będzie bardzo podobna do tej, o której mówiłem przy dowódcach. Chodzi mi o to, że jeżeli. Zainwestujemy już w jedną jednostkę, w, w, w szczególnie ekwipunek, bo uzbrojenia są troszeczkę inaczej. Wiecie, uzbrojenia to jest często kwestia szczęścia. Ja, na przykład, uzbrojenia często w, do kawalerii, tak, mam lepsze niż do niż do łuczników, tak? No bo tutaj nie mogę sobie tego wybierać. Natomiast ekwipunek sobie wybieram i ten ekwipunek, który mam, jeśli chodzi o łuczników, gdybym chciał teraz zmienić na jakikolwiek inny, żeby mieć właśnie taki super, najlepszy ekwipunek, nie wiem, czy to dotyczący kawalerii, czy to do... Czy tyczący piechoty, to byłoby to naprawdę bardzo trudne, bo to nie jest tylko kwestia tego, że tutaj te fioletowe powiedzmy zmieniłbym na złote. Jeśli chodzi o e, akcesoria, to tutaj oczywiście nie jest to żaden problem, nie mam na nich talentów. Natomiast, żeby mieć e, pełny, że tak powiem, e, złoty ekwipunek z talentami, to naprawdę jest dużo, dużo pracy. E, szczególnie, że często będzie ciężko nam i o szkice, i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę. Nie jest łatwo y, ty, tego ekwipunku zmienić, tak? Jeśli chodzi o kamienie ikoniczne, to ja akurat nie mam problemu, bo mam ich naprawdę bardzo dużo. Bo już wiecie, tych KVK gramy jednak całkiem sporo. Natomiast też może być czasem problem z kamieniami ikonicznymi. Tak? Czyli na przykład wykorzystaliście wszystkie swoje na kawalerii, a później przechodzicie na łuczników, no i tych kamieni nie macie żadnych. Albo wykorzystaliście na piechocie i tam zmieniacie na kawalerię. Sami doskonale wiecie o co chodzi. Także to są te zmiany, które musicie sobie zdawać sprawę, że trzeba będzie je zrobić. Jeśli chodzi, może jeszcze wrócę do tego ekwipunku, jeżeli mamy ekwipunek na przykład w większości fioletowy, to nie jest to aż taki ból, bo te szkice do fioletowego ekwipunku są dosyć łatwo dostępne. Jeżeli też, że tak powiem, rozbijemy sobie ten ekwipunek, który mamy na przykład z piechoty, to jakąś tam część będziemy musieli mogli, przepraszam, użyć na kawalerii. Natomiast pamiętajmy też o tym, że każde swoje jednostki mają poszczególne materiały, że tak powiem, wymagane. Tak? Czyli jeżeli na przykład nawet chciałbym sobie. Rozbić Golden Age, to ja dostanę najwięcej tutaj tego hebanu, tak? A jeżeli będę chciał zrobić jakąś na przykład broń od kawalerii, to tego hebanu nie będę potrzebował, tylko będę potrzebował skóry. I powstaną problemy, tak? Że jeżeli rozbijecie sobie nawet swój ekwipunek cały, nie wiem, z łuczników, albo z piechoty rozbijecie, będziecie mieli mnóstwo kamienia, będziecie chcieli dać sobie teraz ekwipunek e, kawalerii, to będziecie Potrzebowali najprawdopodobniej bardzo dużo skóry, a tej, tego kamienia będziecie mieli aż nad to niepotrzebnego. Także to też nie jest takie proste. Ok, no to teraz na koniec podsumowanie. Podsumowanie jest takie, że jeżeli czujecie, że źle się wam gra jakąś jednostką, jeśli chodzi o poruszanie się po mapie, jeśli po prostu jej nie lubicie i tak dalej, jesteście na dosyć wczesnym etapie gry, to jak najbardziej. Jest to dobra opcja, jest to możliwe i spokojnie można to w miarę przeprowadzić. Oczywiście będzie to troszeczkę bolesne, odczujecie to. Nie jest to tak, wiecie, zawsze lepiej, jeżeli wybierzemy sobie na samym początku, już później idziemy tą jedną jednostką, ale ta zmiana jest do przeprowadzenia i nie jest to, że tak powiem, koniec świata, że taką zmianę. Zrobicie. Natomiast, jeżeli jesteście już w późniejszym etapie gry, dowódców macie dosyć sporo i myślicie sobie, że jak zmienicie tą, ten typ jednostki, to nie wiem, on będzie lepszy, czy tam ma lepszych dowódców, to absolutnie tego nie polecam, bo raz uważam, że dowódcy są całkiem nieźle zbalansowani. Zawsze mogą wyjść nowi i wiecie, i będziecie później jeszcze żałować tej zmiany, a ta zmiana będzie naprawdę dla Was bardzo. Ale to bardzo kosztowna i bardzo czasochłonna. Jestem ciekawy, jakie jest Wasze zdanie na ten, na ten temat? Dajcie znać w komentarzach. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.